Co, Olego, ty myślisz? Bo nic nie ma. Bo nic nie ma, no proszę. Zobacz, całą blachę mamy. 3 kg, Olek. Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie skrzydełka. Tych skrzydełek już trochę jest na moim kanale, ale dzisiaj mam taką porcję 3-kilogramową i chciałbym Wam pokazać, jak je zrobić, a są naprawdę przepyszne. No, my ciągle robimy na imprezy, także naprawdę są dobre. Słuchajcie, ja już sobie je pokroiłem, także te lotki wyrzuciłem i mam już takie właśnie fajne kawałeczki. To jest, wiecie, ta pałka taka od tego skrzydła i tu już jest ta środkowa część, a lotek już nie ma. Tak wszystko pokroiłem, skrzydełka są wyczyszczone, umyte i teraz tak, ja już wczoraj sobie je nasoliłem, więc dzisiaj dodam tylko minimalnie soli, czyli dzisiaj dodaję tylko jedną łyżkę soli. Ale jak Wy to będziecie robili na świeżo, to dodajcie 2 łyżki soli na 3 kg skrzydełek. Takie płaskie łyżki. Jak dodacie sól, to od razu warto też dodać pieprz. I tego pieprzu tak 3/4 łyżki na 3 kg skrzydełek. I teraz musicie to dobrze wszystko wymieszać, żeby ta sól i pieprz była na wszystkich skrzydełkach. To jest bardzo ważne. Nie dodajemy od razu wszystkich przypraw, tylko tak właśnie dodajemy po trochę. Ile to? Mieszamy, żeby faktycznie ta sól była wszędzie. Jeżeli nie będzie wszędzie soli, no to też ten smak skrzydełek też nie będzie taki dobry, jak powinien być. Dobra. Teraz papryka słodka. 2 łyżki to na spokojnie możecie dodać. Może być nawet troszeczkę więcej. Czosnek staropolski granulowany. 3 łyżki. Tych ziół musi być dużo, żeby to po prostu, wiecie, dobrze wyciągnąć smak tych skrzydełek. I znowu mieszamy. Dodajemy również 1 łyżkę pieprzu ziołowego. Kopiastą łyżkę oregano. I 3/4 łyżki imbiru. Z suchych przypraw to już by było wszystko. Musimy to jeszcze raz dobrze wymieszać. Pamiętajcie, żeby suche przyprawy mieszać bez mokrych. Zaraz dodamy jeszcze 2 ważne składniki. Teraz do skrzydełek dodaję około 200 ml ketchupu. I posłuchajcie, ketchup taki kupcie sobie, jaki lubicie. Nie te najtańsze, bo po prostu one bardzo psują smak tych skrzydełek. Kupcie sobie takie, jak lubicie, a będzie na pewno ok. Wierzę, że lubicie dobre ketchupy, więc można zamiennie użyć jeszcze sosu barbecue. Także też można taki kupić i sobie zrobić. To jest tak naprawdę na szybko, bo nie będę robił tutaj ketchupu, żeby Wam pokazać, jak się ketchup robi. Choć świetne ketchupy mam na swoim kanale, można zobaczyć. Więc dodaję 200 ml. I do tego musimy dodać trochę słodyczy. Dodaję 3-4 łyżki miodu. Miód jaki chcecie. Ok, i teraz musimy to wszystko jeszcze raz wymieszać dokładnie. I to musicie dokładnie wymieszać, żeby miód był po prostu na wszystkich skrzydełkach równo. Teraz możecie to sobie oczywiście zostawić na parę godzin w lodówce i tak dalej, ale uwierzcie mi, że ta marynata do tych skrzydełek, ona jest tak dobra, że nie trzeba nawet tego trzymać w lodówce specjalnie długo. Z tymi skrzydełkami też jest tak, kupujcie jak największe skrzydełka zawsze. Ja kupuję całe zawsze opakowanie, wszyscy mam 3 kg, bo kupuję takie całe opakowania 3 kg i w sprawdzonym sklepie i wiem, te skrzydełka nie są, wiecie, tam kurczę szorowane, myte, bo później też się kiedyś zdarzało, że zmieniłem sklep, bo akurat w tym nie było i tam różne kombinacje
kupiłem w takim sklepie, gdzie te skrzydełka leżały, wiecie, pod ladą w tej chłodni i puściły tyle wody, że mi to po prostu wszystko pływało. Także wiem, że już po prostu te skrzydełka były kombinowane. Więc no, jeśli macie sprawdzony sklep, to najlepiej w takim kupić, najlepiej zapakowane, bo wtedy wiecie, że nic z nimi się nie działo, że ktoś ich nie mył, nie szorował i Bóg wie co tam jeszcze. Dobra, zaraz przygotujemy sobie blachę, ustawimy piekarnik i wam powiem co dalej, bo to bardzo ważne. Posłuchajcie, i teraz ważna rzecz. Na tą blachę położyłem tylko papier, taki pergaminowy, zwykły papier do pieczenia. Słuchajcie, o co teraz chodzi? Nie kładźcie, bo tam różnie mówią, że wkładają tutaj jeszcze tą raszkę do pieczenia, taką wiecie, grillową z piekarnika. Nie róbcie tego. Te skrzydełka układacie po prostu tutaj, na ten papier. I jak one zaczną się po prostu piec, to one cały czas zostają w tym takim, wiecie, w tej marynacie. Bo ta marynata tu spływa i ona dalej nigdzie nie będzie odpływała. A jeżeli położycie na to tą kratkę, to one będą w powietrzu i nie będą dotykały marynaty i będą po prostu okropne. Ja tak kiedyś zrobiłem, myślałem, że będzie lepiej, ale jest po prostu to kiepski pomysł. Więc układamy i one muszą po prostu tutaj się piec. I ta woda, która tu się wytrąci, bo to się na pewno wytrąci, to wszystko, w tym wszystkim one pływają. I pieczemy je w ten sposób, że 20 minut z jednej strony, po 20 minutach wyciągamy blachę, obracamy je i dopiekamy z drugiej strony. I będą naprawdę idealne skrzydełka, będziecie zadowoleni, zachwyceni, zobaczycie. Ogólnie pieczemy około 45 do 50 minut, to zależy od piekarnika. No musicie patrzeć, że po prostu wyciągacie tam po 40 minutach skrzydełko. Jeżeli kość pięknie odchodzi, skrzydełko jest gotowe i można wrzucić do miski dużej i sobie zajadać do piwana, albo no, na jakaś imprezka będzie czy coś, no to jest idealna sprawa. Ok, jeszcze to resztę do marynaty możemy polać trochę na skrzydełka, nigdy nie zaszkodzi. No i wkładamy do tego piekarnika, tak jak wam mówiłem, najlepiej tak po 20-25 minutach wyciągnąć, obrócić i dopiec z drugiej strony jeszcze z jakieś tam 20 minut. Pieczemy do 45-50 minut. I no wtedy wyciągamy i powinny być ok. Oczywiście uważajcie, różnie te piekarniki różnie pieką i żeby się to wam czasami nie spaliło, więc na to musicie zwrócić uwagę. 180 stopni dół, termoobieg, no i tak 45-50 minut. Dobra, to widzimy się za chwilę. Słuchajcie, mam tu 3 kg skrzydełek, takie właśnie na imprezę. Olek, z czym są te skrzydełka, powiedz? Z miodem. Lubisz? Tak, lubię miód. Znasz ten przepis, nie? Tak. Dobra, spróbujesz? Tak. Dobra, bo się widzowie pytają, kiedy ty w końcu coś spróbujesz. No to zaraz ci tutaj wyciągnę jedno żeberko. Jedno skrzydełko. Tata się pomylił. Trzymaj. Tylko uważaj, bo gorące. Dobra. I to paluszkami sobie normalnie jedz. Daj ci pomogę. Bo gorące, nie? Wow. Wyciągniemy gnotki. Poczekaj chwileczkę, że stygnie. Dobra, poczekam chwilkę. Posłuchajcie, Olkowi tutaj to już stygnie, bo jest to bardzo gorące, ale ja wam pokażę, o co w tym wszystkim chodzi. Wezmę lotkę, bo to najlepiej na tej lotce pokazać. Słuchajcie, tu jest taka lotka i zobaczcie, jak ona, jak z niej tak schodzi mięso z tych gnotków. Co, dobre? Pyszne.
O, widzicie, Olek już mówi, że pyszne. Jak tak schodzi mięso, to znaczy się, że są bardzo dobrze zrobione te skrzydełka. Zobaczcie, widzicie? O to chodzi. Jak, Olek? Pyszne. Jeszcze jedno? Widać po buzi. Widać po buzi, że dobre? Była uśmiechnięta buzia. A naprawdę jest pyszne. No widzisz. Nawet muszę powyciąć sobie buzię. Yummy. Co, Olego, ty myślisz? Bonissima, mua. Bonissima, proszę. Zobacz, całą blachę mamy. 3 kg, Olek. To co, pozdrawiamy wszystkich? Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. I do zobaczenia. I do zobaczenia.